Termy Cieplickie działają już prawie rok. Od otwarcia, które miało miejsce 3 marca 2014 roku, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno przyjezdnych, jak i mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej. Do wczoraj cieplicki akwapark odwiedziło 235 tysięcy gości. To o 40 tysięcy więcej niż planowano. Mieszkańców Jeleniej Góry i okolic jest dość sporo i to na pewno pokazuje nam ilość sprzedanych karnetów. Zazwyczaj to mieszkańcy kupują karnety, turyści raczej kupują bilety jednorazowe, ale na pewno w sezonie wysokiego ruchu turystycznego jest bardzo dużo turystów, tak jak dzisiaj nawet pan zauważył, jest ich na parkingu, są pozajmowane wszystkie miejsca, co jest spowodowane feriami zimowymi. Aquapark to nie tylko woda, to także konkursy i spotkania tematyczne, cieszące się dużą popularnością pośród odwiedzających. Był to na przykład Picnic Colors, było to pływanie pod gwiazdami, które cieszyły się chyba największą popularnością. I w przyszłe wakacje na pewno też będziemy chcieli zorganizować podobne imprezy. Dwa konkursy teraz na ferie dla dzieciaków. Pierwszy jest to podsyłanie pocztówek z pozdrowieniami z miejsca, w którym dana osoba spędza ferie, na adres Term Cieplickich. A drugi konkurs jest to podsyłanie zdjęć mocno śniegowych na adres na naszym profilu facebookowym. Wielu turystów odwiedza termy jako urozmaicenie zimowego wypoczynku. Taka odstrzeszenie od nart troszeczkę, bo wiem, że ośrodek został otwarty, mieliśmy być w zeszłym roku. Dopiero teraz chyba jakoś niedawno otworzyli, jesteśmy pierwszy raz, naprawdę fantastyczna sprawa, trochę mały, ale wystarczy. Pierwsze urodziny już w marcu, co z pewnością zaakcentuje stosowne wydarzenie. Co to będzie, tego na razie nie wiadomo. Tak więc zainteresowani muszą uzbroić się w cierpliwość.